Przybył do Warszawy, waży 8 kg i mierzy 60 cm. Główne trofeum, o które walczyć będzie 16 drużyn w zbliżających się Mistrzostwach Europy w piłce nożnej Euro 2012, puchar nazwany na cześć pomysłodawcy turnieju Henri Delaneya, z konferencji prasowej wyruszył na ulicę stolicy. Paradna kawalkada pojazdów dotarła do szpitala dziecięcego na Kopernika, gdzie mali pacjenci mogli sobie ze wspaniałym pucharem zrobić zdjęcia. Następnie puchar obejrzał Stadion Narodowy i zatrzymał się na placu Defilad. Tu przez 2 dni warszawiacy mogli robić sobie z nim zdjęcia. Chętnych nie brakowało, zwłaszcza że do wygrania były bilety na Euro.